inny to jest nie do policzenia, bo jeżeli chodzi o starą emigrację, to już jest tak spolonizowane i wymieszane, że Ormian takich czystej krwi praktycznie nie ma starej emigracji. To jest no, w granicach moim zdaniem około 100 osób maksymalnie. Natomiast nowa emigracja jest bardzo zmienia swoje miejsce zamieszkania. Trzeba pamiętać, że nie mają w większości obywatelstwa polskiego. Zmieniają kraj. Z Krakowa na przykład dość dużo Ormian wyjechało do Niemiec, kiedy otwarła się Unia Europejska. Był robiony spis narodowościowy w tym roku, więc wykazano obywateli polskich, którzy mają obywatelstwo polskie, niezależnie ile tam kropil krwi ormiańskie mają, ale deklarują narodowość, to jest niecałe 2000. Ale w Polsce czy w Krakowie? W Polsce, tak. Jest oczywiście duża grupa, kilkunastu według mnie tysięcy osób, która ma pobyt czasowy, ale to też różnie. Polska nie jest takim krajem, gdzie łatwo można dostać obywatelstwo, tak? Zwłaszcza od 2005 roku. Niemniej były ogłaszane 3 kolejne abolicje i trzeba powiedzieć, że wspólnota ormiańska obok Wietnamczyków to są te dwie wspólnoty, którym zależy na tym, żeby się w Polsce osiedlić, żeby uzyskać to obywatelstwo. Tak? Znam wiele osób, które dopiero są w trakcie starania się o to obywatelstwo. A jakie są dziś największe problemy Ormian? Myślę o tych Ormianach krakowskich. No oczywiście ogromne rozproszenie, tak? Wszystkie wydarzenia są organizowane między innymi po to, żeby ciągle łączyć ludzi, ciągle no, przypominać im korzenie. I jest oczywiście, zwłaszcza w młodym pokoleniu, taki renesans, powrót do korzeni. To jest bardzo, nawet powiedziałbym, modne, ale to w tym dobrym słowa znaczeniu, że ludzie się interesują. Coraz więcej Ormian z nowej emigracji, no normalnie młodzież chodzi do polskich szkół, studia, wtapia się w życie. Już to nie są ludzie, którzy handlują na bazarze tylko, tak na początku, tylko ludzie, którzy biorą czynny udział w pewnych wydarzeniach. No są też ze starej emigracji osoby, które pełnią pewne funkcje, na przykład, to już mogę powiedzieć, Andrzej Bohosiewicz, który był radnym miasta Krakowa i wojewódzkim. Więc pojawiają się osoby, które angażują się w takie życie społeczno-polityczne. W Sejmie, to już wychodząc poza Kraków, był poseł pochodzenia ormieńskiego Wojciech Mojzesowicz, no, który często zmieniał te kluby parlamentarne. A w Platformie Obywatelskiej jest senator Łukasz Abgarowicz, który jest człowiekiem, który no najbardziej tak jest zaangażowanym w życie polityczne.